Córo Kościoła, perło narodu, święta Jadwigo, oddania wzorze, naucz nas kochać Boga i bliźnich, upraszaj łaski, módl się za nami. Moi bardzo drodzy, wszyscy kochający Boga i objęci sercem świętej królowej Jadwigi, najpierw bardzo serdecznie chcę podziękować naszym muzykom, którzy pomogli nam modlić się słowami nowego hymnu ku czci naszej patronki. Ale chciałbym też na samym początku przypomnieć dwa wydarzenia, które sprawiły, że ten dzień, 8 czerwca w krakowskim kalendarzu liturgicznym, zajmuje miejsce szczególne. Pierwsze miało miejsce w roku 1979, kiedy święty Jan Paweł II oficjalnie potwierdził nieprzerwany kult królowej Jadwigi. A potem 18 lat później dokonał jej kanonizacji, która była pierwszą tego typu celebracją sprawowaną w Polsce. Dzisiaj w odpustowy wieczór pochylamy się nad życiem świętej Jadwigi z taką intencją, aby się nam stała na nowo gwiazdą przewodnią na naszych drogach. Proponuję takie trzy oświetlenia charakteryzujące świętą Jadwigę. Człowiek, rodzina i kultura. Już to triadyczne zestawienie pokazuje, jak bliską była osobowość naszej świętej polskiemu papieżowi. A zatem najpierw człowiek. Wy, jako wierni tej parafii, znacie doskonale koleje świętego życia Jadwigi, ale warto przypomnieć pewne szczegóły. Po kądzieli Piastówna, przez małżeństwo założycielka nowej dynastii Jagiellonów, jako dziecko przybywa na dwór królewski, mając 10 lat, przyjmuje polską koronę w dniu dla wszystkich Polaków bardzo wyjątkowym. Kilka wieków później, 16 października. 2 lata po koronacji wychodzi za mąż za dużo starszego od siebie księcia litewskiego Władysława. Umiera, mając zaledwie 25 lat, tracąc wcześniej swoją córkę. Świadectwa kronikarzy pokazują Jadwigę jako kobietę z temperamentem, świadomą z jednej strony swoich praw, ale też i powinności. Jej piękno nie ograniczało się jedynie do zewnętrznego powabu, ale odznaczało się ewangeliczną wrażliwością serca. Znane jest to zdarzenie, kiedy żołnierze królewscy spustoszyli pola, urządzając sobie na nich lekkomyślne polowanie. Jadwiga zażądała od męża ukarania winnych i wynagrodzenia wieśniakom wyrządzonych szkód. Kiedy Jagiełło zapytał, czy jest już zadowolona, otrzymał taką odpowiedź: a kto tym ludziom łzy zwróci? Królowa Jadwiga delikatnie, ale stanowczo, jak na monarchinie przystało, zdaje się nam współczesnym, każdej kobiecie i każdemu mężczyźnie przypominać: bądź dobry i wrażliwy,
Dbaj o to, jak wyglądasz, ale jeszcze bardziej zabiegaj o to, jak wygląda dobro, twoje dobro, skierowane ku drugiemu człowiekowi. To jest jakieś potężne wezwanie płynące z głębi roku miłosierdzia, które domaga się od nas wykraczania poza schematy, poza spokój małej czy wielkiej stabilizacji. Święta Jadwiga podprowadza nas ku Chrystusowi, który upomina się o miłość w głodnych, spragnionych, chorych, biednych, niewidomych, tych, którzy przebywają w więzieniach, domach opieki, hospicjach, tych, którzy są obok nas i czekają na nasze serce. Drugie oświetlenie – rodzina. Jadwiga swoje człowieczeństwo przepięknie aplikowała na płaszczyznę małżeństwa i rodziny. Chociaż jej małżeństwo było typowym dla średniowiecza zabiegiem dynastycznym i politycznym, to jednak miłość między małżonkami była niezwykle przykładna. Natomiast urodzenie Elżbiety Bonifacji, fakt, że papież Bonifacy IX zgodził się zostać ojcem chrzestnym dziecka, a potem jakże wymowne położenie ciała córeczki w trumnie królowej, świadczą o jej wysokim macierzyństwie. Historycy i badacze są zgodni, iż pomiędzy śmiercią dziecka i matki pozostawała jakaś bliżej nieokreślona przyczyna. Być może nigdy nie dowiemy się, co nią było. Ważne jednak jest to, że Jadwiga matka i jej córeczka Elżbieta są dla nas przykładem tej więzi, jaką w sposób naturalny, w sposób przyrodzony Bóg przewidział w poczęciu, rodzeniu i wychowywaniu potomstwa. Więzi, która współcześnie bywa niezauważana lub lekceważona. Jeśli dodamy do tego przykładu bolesną żałobę króla Władysława i całej Polski, po śmierci Elżbiety i Jadwigi, przykład ten staje się dla nas przejmujący, wręcz dramatyczny. Wydaje się, że właśnie w ten odpustowy wieczór królewska rodzina, Władysław, Jadwiga i Elżbieta Bonifacja przypominają nam o tym jakże ważnym kręgu, w którym wyrasta i pięknieje człowiek. Przypominają nam o naszych małżeńskich i rodzinnych relacjach. Zdają się pytać o to, jak mężowie dzisiaj szanują swoje żony i troszczą się o nie, ale także o to, jak żony współczesne przez swoje postępowanie sprawiają, że ich mężowie stają się lepsi. Zgodnie z zasadą, jaką uwyraźnił w kościele ojciec Henri Caffarel, francuski kapłan, założyciel ruchu Ekip Notre Dame, która przypomina, że w małżeństwie chodzi o to, aby doprowadzić swojego męża czy żonę do świętości. Dlatego pomyśl dzisiaj, jak w tym względzie wygląda twoje małżeństwo. Na ile twój mąż, na ile twoja żona stają się przez ciebie lepsi. Na ile przez twoje życie zbliżają się do Boga. Absolutnie nie da się w tym zamyśleniu pominąć tego jedynego wymiaru,
który łączy dzieci z rodzicami. Cisza grobu królowej Jadwigi i położonej obok niej córeczki zdają się w naszych czasach wołać w imieniu najmłodszych i tych, którzy dojrzewają, a mają szczególne prawo do matczynego i ojcowskiego serca. Mamo, tato, wyłączcie wszystko to, co przeszkadza naszej relacji i rozmowie. Nauczcie mnie kochać. Nauczcie mnie wybaczać. Nauczcie mnie rozmawiania, rozpoznawania rzeczy dobrych i odróżniania ich od złych. Rodzice, proszę was, bądźcie rodzicami. I wreszcie ostatnie spojrzenie, kultura. Ten rys, który znamy z podręczników historii, a to, że święta Jadwiga przyczyniła się do odnowienia Akademii Królewskiej, do erekcji Wydziału Teologicznego, że była matką chrzestną Litwy, ostatniego pogańskiego księstwa w Europie, miała dar mediacji i pertraktacji, co objawiło się w relacjach z zakonem krzyżackim, czy też w jednaniu rywali króla Władysława i jego stryjecznego brata Witolda. Dość powiedzieć, że Jan Długosz nie szczędził jej pochwał, podobnie czynił Karol Wojtyła. Święta Jadwiga pokazała, że dla takich spraw, które pisze się z dużej litery, warto poświęcić wiele, nawet swoje kosztowności i regalia. Zdaje się, że w tym roku, w którym z wdzięcznością myślimy i wspominamy chrzest Polski, należałoby też przewartościować nasz stosunek do dóbr kultury, zarówno tej materialnej, jak i duchowej. I dlatego możecie być pewni, że wasz Kościół, wybudowany przez to pokolenie, będzie w przyszłości świadkiem wiary. A równocześnie z radością chcę się odnieść do tej inicjatywy waszych muzyków i duszpasterzy, aby powstała nowa pieśń, mobilizująca do modlitwy za wstawiennictwem świętej Jadwigi. Pieśń, która zawsze łączy w sobie dwie sztuki, literaturę i muzykę. Niech ta dzisiejsza odpustowa uroczystość, złączona z pierwszym liturgicznym zastosowaniem hymnu Córo Kościoła, Perło Narodu, zachęci nas do refleksji nad tym, czym my się karmimy. Co czytamy? Jakiej muzyki słuchamy? Jak zabiegamy o to wspaniałe dziedzictwo dziejowe i kulturowe, któremu na imię Polska? To wszystko, co tu zostało powiedziane, powierzam w waszym imieniu Bogu przez wstawiennictwo naszej patronki. Święta Jadwigo, naucz nas kochać Boga i ludzi. Pokazuj nam wielką godność człowieczego losu, małżeńskich i rodzinnych ścieżek. Święta Jadwigo, przypominaj nam o tym, że jesteśmy stworzeni ku pięknu, że mamy być jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni i pokorni. Przypominaj nam, że nie powinniśmy oddawać złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, bo powołani jesteśmy, aby odziedziczyć błogosławieństwo.
Przypominaj nam, że słowo Polska brzmi dumnie, że mieszkać tu, w Krakowie, tak blisko Twojego grobu, to zaszczyt i zobowiązanie zarazem. Święta Jadwigo, piękna kobieto, żono i matko, nauczycielko pokoju i miłośniczko kultury, królowo naszych serc, módl się za nami.